Minecraft, sześcienna gra survival, która swoją prostotą zawładnęła serca miliardów graczy na całym świecie, ciesząca się regularną liczbą graczy, głównie za sprawą wszechstronności, jaką daje sama gra. Można powiedzieć, że możliwości w tej grze są nieskończone, a mimo tego cały czas otrzymuje regularne update'y, jednak czy są one tak dobre jak kiedyś? Ach, Minecraft. Gra, która po 11 latach mojego dzieciństwa dalej jest w stanie mnie przyciągnąć nowościami. Od mojego pierwszego postawionego klocka zmieniło się bardzo, bardzo dużo, ale mimo tego, że spędziłem w tej grze lwią część swojego życia, po najnowszym update'cie musiałem sobie zadać pewne pytanie. Czy ten update nie jest zbyt lichy? Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zdarzały się takie aktualizacje, że cieszyłem się jak dziecko, a zdarzały się też takie, w których frustracja brała górę. Ze względu na mało przydatne przedmioty albo w ogóle nieużywane opcje w menu? Tak też było w przypadku kilku ostatnich update'ów. Mam tutaj na myśli wersję 1.15, Buzzy Bees Update, wersję 1.17, Caves and Cliffs, część pierwsza, oraz wersję 1.19, The Wild Update. Uprzedzając pytania, nie, do wersji 1.16 nic nie mam, tak samo do wersji 1.18. Cieszę się, że wreszcie fundamentalne mechaniki Minecrafta zostały poprawione. No dobra, Piotrek, coś nie pasuje w tych trzech wersjach, mów. No to po kolei. 1.15 dodaje tylko pszczoły. Tak, to tyle. Pszczoły, ul, honeyblock i to w sumie tyle. No, to cały update jak coś. 1.17. Zostaje wydana jako Caves and Cliffs część pierwsza, która swoją drogą miała być jedną z większych aktualizacji, ale no niestety została podzielona na części i w pierwszej części znalazły się tylko takie bajery jak miedź, jak aksalotl, czy jakieś zupełnie niepotrzebne przedmioty, takie jak piorunochron, którego nikt nigdy nie użyje. Używaliście kiedyś piorunochronu w tej grze? No ja nie. No i na koniec wersja 1.19, która dodaje wielce upragnionego Wardena, który miał być w grze już od dobrych dwóch update'ów. Jakąś tam żabę dodaje, otuszka, no i bloki błota, żeby imersja przy budowaniu lepianki była jeszcze lepsza. W historii gry było jeszcze kilka tragicznych update'ów jak 1.10 albo 1.12, ale może na chwilę obecną skupmy się na wcześniej wymienionych. 1.15, czyli inaczej Busy Bees Update, to cała jedna wersja gry poświęcona tytułowym pszczołom, a liczbę nowości można by policzyć na palcach jednej ręki. Pszczoły same w sobie są super, słodziaśne, małe stworzonka, które sobie latają, produkują miodek, no ale nie wnoszą do gry nic game changing. Jedyne co to wypełniają świat i to tak bardzo, bardzo delikatnie ze względu na limitowaną występowalność tego moba. Przyrównajmy to na przykład do takiej wersji 1.14, która kompletnie przerobiła wioski, nadała im zupełnie nowy layout, nowe budynki, osadników kompletnie zmieniła od początku do końca. Można z pełną powagą powiedzieć, że była to jedna z fundamentalnych mechanik gry i została ona zmieniona na dużo, dużo lepsze. Albo wersja 1.9, która wprowadziła zmiany w dość prostolinijnym systemie walki, które moim zdaniem były potrzebne. Ta zmiana była na lepsze, a wprowadzenie do tego jeszcze tarcz dodatkowo utrudniło troszeczkę to PvP. I jestem zdania, że wyszło to na lepiej. Co mają wspólnego te dwie wersje? Skutki ich możemy dalej zobaczyć w wersji 1.19. 1.1, no mniejsza. W wersji 1.19 dalej możemy zobaczyć ich skutki, a co za tym idzie, miały one długotrwały wpływ na grę. Przy czym przyrównując je do takich wersji opartej na pszczółkach, to jak na moje równie dobrze mogłoby było tego update'u nie być i nic by się nie stało, nie? Teraz przejdźmy do wersji 1.17. Caves and Cliffs update, który miał się okazać jednym z największych update'ów, skończył rozwleczone na 3 wersje w przód. Tak tylko przypomnijmy, co miało być w tym update'cie. Pozwolę tutaj sobie posłużyć się swoją listą, którą przygotowałem wcześniej. Podwyższenie poziomu budowania, obniżenie poziomu budowania poniżej poziomu 0, nowy wymagający przeciwnik, Warden, geod z ametystu i kalcytu, nowa ruda miedzi, nowy system jaskiń, nowe moby, aksalotl, koza i świecący squid i jeszcze kilka mniejszych tam zmian. Końcowo zostają wydane w dwóch częściach, z czego pierwsza część zostaje potraktowana tak po macoszemu, że aż szkoda gadać. Z wcześniej wymienionych zmian twórcy zdecydowali, że dobrym pomysłem będzie dodanie tylko aksalotla, świecącego squida do gry, no i wody miedzi. I, no i macie update, super. Nowa wersja. Love. Kolejna wersja, która moim zdaniem wymaga delikatnego roasta, to wersja 1.19. Najnowsza wersja.
W The Wild Update Microsoft postawił na, no, nieco mniejsze zmiany. Dodali jeden podziemny biom z Wardenem, który swoją drogą miał być dwie wersje wstecz już. Samego nowego przeciwnika Wardena, który też miał być dwie wersje wstecz. Trzy nowe moby, żaba, kijanka i otuszek. Oraz kilka nowych klocków. I no, to w sumie tyle. To znowu cały update. Rozstrzeliwujące, co? W tym momencie warto sobie zadać pytanie. Czy update'y zaczęły tracić na jakości? Od razu odpowiem, nie, nic z tych rzeczy. Ale zanim napiszesz komentarz, że sam sobie przeczę, poczekaj, wyjaśnię. Cofnijmy się trochę w czasie do wersji 1.2, która jedyne co wprowadziła i których największą atrakcją był nowy biom dżunglowy, jeden biom, oraz oceloty. Tak, to był cały update. Swoją drogą, dżungla miała bardzo brzydkie drewno i dalej moim zdaniem to jest najbrzydsze drewno w całej grze. Ale to pomijmy już. Następnie wersja 1.4, która wprowadziła nowego bossa, Weavera, wiedźmę, kowadło, magiczną latarnię, które stanowią fundamenty endgame'owego kontentu w tej grze. No dobra, czaję. Kiedyś były update'y lepsze i gorsze, ale do czego zmierzę? No właśnie, w przeszłości update'y Minecrafta też były gorsze i lepsze. Dlaczego więc przyczepiłem się akurat teraz? Stoją za tym dwa powody. Większe natężenie słabszych aktualizacji w ciągu ostatnich kilku lat oraz fakt, że skala udanych aktualizacji przebiła już dawno sufit, przez co moje wymagania, jak również też innych graczy, wystrzeliły w górę, przez co nieco bardziej krytycznie patrzymy na słabsze update'y niż w przeszłości. Kiedyś takie update'y właśnie jak nowy biom dżunglowy czy oceloty mogłyby przejść, ale teraz mam wrażenie, że bardzo ciężko, żeby ludzie potraktowali ten update jako faktyczny update. Skoro w ciągu ostatnich paru lat mieliśmy takie kiepskie aktualizacje, to czego możemy się spodziewać w przyszłości kolejnych bubel aktualizacji? Do tej pory Microsoft podzielił się z nami informacją, że do gry trafi w wersji 1.20 długo upragniona archeologia, która została swoją drogą zapowiedziana 3 lata wcześniej, ale już pomijmy to, wreszcie będzie w grze archeologia. W pakiecie dostaniemy również nowego moba, który wygrał głosowanie na Minecraft Live 2022, Sniffera, który no... jest urokliwy na swój sposób. Zostanie dodany również nowy biom, na który osobiście bardzo czekam. Cherry Blossom. Uwielbiam wszystko, co związane z klimatem Japonii i jeżeli mam być całkowicie szczery, nie mogę się doczekać momentu, w którym będę w stanie zbudować dom na tym biomie. Ale mimo, że bardzo na to czekam, mam nadzieję, że to nie wszystko, co zaoferuje nam wersję 1.20. Co nowego przygotują dla nas twórcy? Czas pokaże. A tymczasem żegnam się z wami i do kolejnych odcinków. Na razie. Thank you.